dzisiaj pokażę Wam moje zakupy ubraniowe z poprzedniego miesiąca. To znaczy z tego jeszcze. Z listopada, tak. Postanowiłam, że będę takie filmy nagrywać co miesiąc, żeby tego nie było za dużo, ale i tak jest sporo, więc zaraz zaczniemy, ale najpierw chciałam Wam jeszcze pokazać, powiedzieć co mam na ustach, bo pewnie będziecie się pytać. To jest L'Oreal Glam Matte w kolorze 510. Wygląda on tak. I zaczynamy już od... Przechodzimy już do zakupów. No i przechodzimy już do zakupów. Na początku pokażę Wam najdroższą rzecz i nie jest to rzecz ubraniowa, tylko butowa. I postanowiłam w końcu kupić hantery. Wy już je widzieliście w audycji o The Week, ale w zakupach Wam jeszcze nie pokazywałam, więc chciałam Wam to wszystko teraz powiedzieć. To są hantery klasyczne w wersji matowej. Kupiłam je w Heavy Duty i zapłaciłam za nie około 400 zł. Była na nie promocja, dlatego się na nie skusiłam. Oczywiście wcześniej pytałam się Was też, co sądzicie o tych hanterach, czy Wam się sprawdzają i przede wszystkim pytałam się, jeżeli chodzi o jesień i o zimę. I zimę koniecznie, bo to są kozaki, kalosze, które będę nosić jesienią i zimą, ponieważ nie planuję zakupu żadnych innych kozaków, a takowych nie mam. Mam jeszcze tylko takie te emu, też z Heavy Duty, ale no, je też pewnie będę nosić, ale kiedy nie będzie śniegu. Jak będzie śnieg, to właśnie będę ubierać te hantery. Bardzo się cieszę, że udało mi się je w końcu kupić, bo wcześniej miałam takie kalosze, które kupowałam rok temu za 100 zł, ale one mi przemakały. Dlatego stwierdziłam, że już nie chcę testować żadnych innych kaloszy, tylko chcę kupić te, które na pewno nie będą przemakać i nie przemakają, z czego jestem bardzo zadowolona i na pewno teraz ja, to znaczy nie na pewno, po prostu ja już jestem wielbicielką hunterów i pewnie będę sobie co jakiś czas kupować kolejne pary, jeżeli mi się te zniszczą, mam nadzieję za 3-4 lata. Przesunę sobie tutaj krzesło, bo tutaj mam wszystkie ubrania i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz nieubraniową, ponieważ często się mnie pytacie, gdzie ja kupuję staniki i po prostu gdzie ja kupuję staniki, więc chciałam Wam polecić jeden sklep i to jest Kubus. Ostatnio kupiłam sobie taki stanik tam. Nie będę oczywiście Wam pokazywać, jak w nim wyglądam, ale chciałam właśnie go Wam pokazać. On, jak widzicie, jest na 3 tutaj haftki, więc on jest dosyć gruby, jeżeli chodzi tutaj właśnie o ten pasek. Ja takie wolę, bo czuję, że one po prostu lepiej podtrzymują mi biust i też mają świetne rozmiary. Ja tutaj w Kubusie mam rozmiar E65 i on jest świetny i właśnie to mi się podoba w Kubusie, że te rozmiary nie są takie klasyczne B70, czy tam 75, tylko faktycznie można znaleźć taki prawdziwy rozmiar Wasz, przy czym nie płacicie bardzo dużych pieniędzy, bo oczywiście w sklepach typu Intimissimi czy Triumph spoko są takie rozmiary, ale te staniki są dużo droższe, a ja raczej nie lubię za dużo płacić za stanik, jeżeli on jest i tak dobrej jakości i świetnie leży. Tak właśnie jest w przypadku tego stanika. Mam jeszcze chyba 3 pary staników z Kubusa i jestem z nich bardzo zadowolona. Więc jeżeli szukacie, to ja Wam polecam właśnie sklep Kubus albo sklep Etam, nie wiem, ale też właśnie o nim ostatnio Wam mówiłam, znaczy ostatnio. No, mówiłam Wam o tym kiedy? Pół roku temu gdzieś pokazywałam Wam właśnie te staniki, jakie wtedy kupiłam i ten kupiłam na promocji minus 30% i zapłaciłam za niego około 30 zł. Raczej tak staram się kupować stanik za taką kwotę, maksymalnie do 50 zł. No i jak na razie świetnie mi to wychodzi, są świetnie dopasowane, świetnie leżą, świetnie się piorą i naprawdę jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona. Włożę sobie je do kaloszy. I mam jeszcze rzeczy takie piżamowe, więc może zaczniemy najpierw od tego, bo trochę zaszalałam w tym miesiącu i faktycznie kupiłam sporo rzeczy. Już Wam pokazuję. Pierwsza rzecz to są takie spodenki piżamowe z F&F. Już nie będę tutaj Wam ich dłużej pokazywać, bo się światło zmienia. I one normalnie kosztowały 34 zł, ale teraz, nie wiem czy jeszcze, ale przez długi czas jest oferta na większość piżam i takich rzeczy do spania minus 30% i zapłaciłam za nie 23 zł. Więc wydaje mi się, że za takie fajne spodenki 23 zł to nie jest dużo. Tym bardziej, że one są z fajnego materiału i raczej tutaj, bo te piżamy mam zamiar nosić tutaj we Wrocławiu, nie będę ich zabierać do Żar. Tu jest bar, w tym akurat mieszkaniu, jakim jesteśmy, jest bardzo ciepło, więc nawet tutaj nie mam zamiaru spać w jakichś długich spodniach. W sumie chyba nigdy nie, no raz spałam w długich. Nienawidzę, ja w ogóle lubię, jak jest mi zimno, w nocy zimno, więc wybieram właśnie zawsze krótkie, nawet na sobie mam teraz też z Tesco.
spodenki i naprawdę świetnie się sprawdzają, testesko, a te mam nadzieję, że też będą się sprawdzać, bo są bardzo ładne. Przed chwilą powiedziałam Wam, że nie chodzę, że tu jest bardzo ciepło i nie mam zamiaru spać w długich spodniach, ale, to znaczy ja w tym nie mam zamiaru spać, ale postanowiłam sobie to kupić i to jest taki kombinezon, po angielsku to się nazywa onesie, nie wiem jak u nas po prostu, no chyba po prostu kombinezon taki zimowy. Tutaj ma misia na kapturze i ogólnie jest, no jak możecie sobie, długi, duży i w ogóle czad. I to jest właśnie kombinezon też z Tesco, z tej serii F&F, to znaczy no logiczne. I on kosztował normalnie chyba 90 zł. A ja go kupiłam za 50. Trochę sporo, ale miałam go już parę razy na sobie i tak się cudownie w nim czuję, tak mi jest zimowo i fajnie przytulnie jeszcze do tego herbatę jakiś film. Mogę tak siedzieć. Oczywiście w tym nie mam zamiaru spać, bo bym się w tym ugotowała, ale tak chodzić po prostu na co dzień, kiedy mam wyłączone grzejniki, bo czasami lubię jak jest zimno, to wtedy sobie to ubieram. Tu rzucę. To już wszystko, jeżeli chodzi o takie bieliźniano-piżamowe rzeczy. W ogóle dajcie mi znać, czy wiecie, gdzie jeszcze są takie kombinezony, bo chciałam taki kupić sobie w H&M w króliczka, ale to był oczywiście na dziale dziecięcym, już te wszystkie duże rozmiary były wyprzedane, a na 1,40 m to aż przesada. Dlatego patrzyłam, czy jeszcze jakiś bym fajny znalazła, ale na razie zdecydowałam się na ten. Jestem bardzo, bardzo z niego zadowolona. Przejdziemy teraz do rzeczy sportowych, bo postanowiłam sobie, że co miesiąc będę sobie kupowała coś na siłownię. Z racji tego, że nie jest to, znaczy siłownia nie jest takim moim wymysłem czasowym, tylko mam zamiar z tym związać całe swoje życie. No i trochę tych kciuków już mam i mam zamiar kompletować swoją całą garderobę siłownianą. I kupiłam sobie, w ogóle teraz w Intersporcie są dosyć duże wyprzedaże, dlatego ja postanowiłam tam zajść. I kupiłam sobie taką bluzkę z Nike, to jest z tej serii Dry Fit. Ona gdzieś z tyłu jest dłuższa, taka bardzo luźna, to jest w ogóle rozmiar L i XL. I ona kosztowała na początku 120 zł. Za 120 zł takiej bluzki w życiu bym nie kupiła, ale za 60 zł już ją kupiłam. Oczywiście zastanawiałam się nad nią, ale nienawidzę, kiedy widać mi majtki w dresach. Po prostu go nienawidzę. Dlatego stwierdziłam, że muszę mieć jakąś taką bluzkę, która jest dłuższa z tyłu i po prostu zakrywa mi pupę i wtedy tego nie widać i jestem wtedy szczęśliwa. Bo naprawdę się okropnie czuję, kiedy to widać i w ogóle nie mogę się na niczym skupić, bo cały czas czuję, że widać mnie na majtki i wszyscy się na to gapią. Nienawidzę tego. Dlatego właśnie kupiłam sobie taką bluzkę i wiecie co, ja znowu kupiłam. Po prostu masakra. Ja czasami siebie samej nie rozumiem i wiem, że nie powinnam tych rzeczy kupować, ale i tak to kupuję, ale wiem, że w głębi sercu, że nie powinnam tego robić, ale i tak to robię. Nie wiem, czy też tak macie i pamiętajcie, miesiąc temu pokazałam Wam leginsy z Nike, te takie w ciapki, co powiedziałyście, że wyglądam w nich okropnie. I wiecie, co zrobiłam? Kupiłam takie jeszcze w różowo-czarnym kolorze. Ale to dlatego, że nie wiem jeszcze, czy, jak widzicie, są jeszcze majtki, więc nie wiem, czy ich nie oddam. Serce mówi mi, zostaw je i trzymaj je i nosi je codziennie, a rozum mówi mi, oddaj je. Więc wiecie, aniołek diabełek na razie się bije. I to są Nike, to są leginsy oczywiście z Nike i one były na przecenie z 180 na 130 zł. Ja wiem, 130 zł to jest bardzo dużo. Serio, tak się bije ze sobą. Wiem, że nie powinnam ich mieć, wiem, że powinnam je oddać, ale nie chcę tak bardzo ich oddawać, bo mam te biało-czarne, bardzo dobrze się w nich czuję, świetnie mi się w nich ćwiczy, nic się z nimi nie dzieje, nie spadają mi i są po prostu idealne. No i znalazłam różowo-czarne i tak bardzo nie chciałabym ich oddawać, ale no nie wiem, może oddam, może nie oddam. Jeszcze się zastanawiam, pomóżcie mi, napiszcie, żebym nie oddawała ich, bo naprawdę czuję, że powinnam, ale ich nie chcę oddawać. Dobra, sorry, że poprawiam tak cały czas głos, już postaram się ogarnąć to. Dobra, przechodzimy dalej. Wiecie co, w ogóle w tym miesiącu zaszalałam z szarymi rzeczami. Nie wiem o co chodzi, ale zresztą jak możecie zobaczyć na moim wieszaku, też są szare rzeczy, są szare, czarne i białe. I właśnie ostatnio tak bardzo lubię chodzić ubrana. I w ogóle pamiętacie mnie kiedyś, jak ja chodziłam na maksa kolorowo, zawsze musiałam, nie wiem, mieć tą różową spódnicę tiulową i jeszcze inne kolory. Nie wiem, co mi się stało. Ostatnio chyba jest już jestem za stara. Ale oczywiście spódnicę tiulową na lubię nosić. I kupiłam właśnie parę rzeczy. Może zacznijmy najpierw od spodni, bo nie mam deficyt spodniowy. W tamtym miesiącu pokazywałam Wam dwie pary spodni i w końcu tych z Pull&Bear nie oddałam. A ten sweter z C&A oddałam. Bo pytałyście się mnie i prosiłyście, żebym Wam powiedziała, więc mówię,
postanowiłam, że to sobie nie zostawię, bo one i tak się trochę rozciągną, a i tak jestem teraz w fazie redukcyjnej, więc i tak będę dobrze wyglądać, i tak uważam, że nie dobrze wyglądam, ale okej. Okay. I kupiłam sobie kolejne spodnie. Jak wiecie, ja uwielbiam spodnie z wysokim stanem i mam ich już dwie pary. I teraz mam już trzecią. I to są spodnie z H&M-u, które kosztowały tylko 80 zł. Możecie się zapisać na newslettera w H&M-ie i zapłacicie minus 25%. No i to są właśnie spodnie, to jest super skinny high waist. I one wyglądają tak. One są w takim kolorze czarno-szarym. Nie mam takiego koloru, dlatego stwierdziłam, że może sobie takie kupię. I właśnie tak zrobiłam. Kupiłam, zastanawiałam się, czy właśnie je wziąć, czy nie, bo wygląda w nich trochę grubo, ale podoba mi się, jak wygląda w nich pupa. No i one są właśnie takie bardziej, one nie są takie spodnio-spodniowe, tylko one są takie bardziej leggingso-spodnie. To są takie bardziej leggingso-spodnie, więc jak widzicie, one się rozciągają, więc mam nadzieję, że za mocno się nie rozciągną, bo są idealne. Ja też właśnie mam problem z kupnem spodni z wysokim stanem, bo zazwyczaj w pupie jest ok i wtedy w talii mam za luźne. Dlatego jak znajdę takie spodnie, to po prostu, które pasują, to po prostu je biorę. Teraz mojito. Pokazywałam Wam ten sweter na Instagramie i pytałam się, czy chciałam, czy nie, czy jest fajny, czy nie jest fajny. Większość z Was napisała mi, że nie. Ale ja jednak poczułam, że jest coś w tym swetrze i go wzięłam. Tym bardziej, że była promocja, nie wiem ile. Bo on wiecie co, normalnie 320 zł, ale ja za niego zapłaciłam 83 zł. Bo była promocja z Face'a i właśnie z niej skorzystam. Tak jak mówiłam, ja nic nie kupuję w pełnej cenie. Wszystko to tutaj jest, kupiłam taniej niż normalnie. I postanowiłam też właśnie wziąć ten sweter. To jest taki duży, luźny, szary sweter. I na początku nie wiedziałam za bardzo, z czym go nosić, ale pomyślałam, że będę go nosić do czarnych rajstop, podkolanówek, czy tam, nie, podkolanówek i hunterów. I przymierzyłam tak ostatnio i po prostu tak się zakochałam. W ogóle zobaczcie to w Outfit of the Week, który pojawi się w piątek. I właśnie będziecie mogły zobaczyć, jak to wszystko razem wygląda. Więc ja jestem bardzo zadowolona z tego swetra, on jest bardzo ciepły i świetnie, świetnie wygląda, przynajmniej moim zdaniem. I ostatnio już trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest bluzka z Tesco też. Była na wyprzedażach z 37 na 22 zł chyba. Wygląda tak, zwykła, prosta, szara, taka na co dzień, tutaj z tyłu ma zamek. Średnio on mi się podoba, ale jak i tak mam włosy, to tego nie będzie rozpuszczone, to i tak tego nie będzie widać, ale jest dekolt w serek, dlatego mi się podoba. No i jest szara, czad. Jeszcze była taka bordowa. Dalej kolejna bluzka to jest bluzka z Reserved i tą też kupiłam na wyprzedażach chyba za 20 zł. Rozmiar L, bo nie było mniejszego, ale w sumie stwierdziłam, że chcę mieć luźną, więc niech będzie luźna. No i właśnie ona wygląda tak, to znaczy on, nie, on, ona, ona. I ostatnia rzecz, to już ją widziałyście też milion razy, ale po prostu naprawdę bardzo lubię ten sweter, a zresztą nie pokazywałam Wam go w zakupach i uważam, że jest na tyle świetny, że musicie lecieć do H&M-u i go kupić, póki jeszcze jest, bo jeszcze jest, bo widziałam go w sobotę. Nie, w sobotę? W sobotę czy nie w sobotę? Dobra, nieważne, ostatnio go widziałam. I to jest sweter z H&M-u, który już widziałyście w Outfits of the Week i jeszcze chyba gdzieś go widziałyście już. I to jest, on polega na tym, że tutaj macie normalną bluzkę, a z tyłu macie właśnie tak fajnie, dosyć mocno wycięte plecy. Tutaj jest taką, z takim paseczkiem. On jest na długi, ale zazwyczaj oczywiście podwijam rękawy i mam go w rozmiarze S. I to jest najmniejszy rozmiar, mógłby być trochę mniejszy, no ale ja lubię różne rzeczy, może być. Ojejku, ja jeszcze kupiłam przecież dwie rzeczy, czekajcie. Wiedziałam, że o czymś zapomnę. Tak to jest, jak właśnie robi się zakupy przez cały miesiąc, a później zbierz to wszystko. Kupiłam jeszcze tą kurtkę, którą też już widzieliście w Outfits of the Week. To jest kurtka z Sienday, z tej serii, z serii dziecięcej. Ona normalnie kosztowała 90 zł, ale ja za nią zapłaciłam 60 zł, bo była zniżka w... Po prostu były zniżki w centrum handlowym tam z jakiejś okazji. No i właśnie kupiłam tą kurtkę, ona jest bardzo ciepła, świetnie się nosi, dobrze wygląda, jest krótka na jesień, jest ok. Zimą chyba już jej nie ubiorę, bo po prostu nie zakrywa mi pupy. Ale jeżeli szukacie jakiejś takiej puchówki, to zdecydowanie lećcie do Sienday i zobaczcie, ja mam, aha, bo pytałyście się mnie też właśnie, jedna z Was pytała się mnie o rozmiar, oczywiście odpisałam jej, ale chciałam Wam powiedzieć, że mam rozmiar 1,64 m i jest idealna. Mierzyłam 1,70 m, ale już wyglądałam jak w worku, więc wzięłam ten mniejszy. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to kupiłam buty. I są to buty z Dizzy, takie a la Timberlandy.
Zapłaciłam za nie 83 zł, bo były na wyprzedaż, to znaczy była jakaś po prostu zniżka taka, wiecie, minus 20%. I one wyglądają tak. W środku tutaj mają misie i mają misie na całej długości, co bardzo mi się podoba, bo będą ciepłe i będę mogła je nosić zimą. Ja mam rozmiar 38 i żałuję, że nie wzięłam większego. Tam niby było napisane, żeby brać swój rozmiar, no i wzięłam, ale jednak okazało się... One są takie idealne na styk, że już nic więcej nie mogę ubrać na nie grubszej skarpety ani nic takiego. Dlatego trochę żałuję, ale już nie chciało mi się odsyłać i bawić w to, skoro one no, są ok. Ale jeżeli wy macie zamiar kupić jakieś buty, to bierzcie rozmiar większy. No i co, widziałyście już je na Outfit of the Week, widziałyście już też je na blogu, jeżeli mnie obserwujecie na blogu. I naprawdę jestem z nich zadowolona. Wszystko! Ile już gadam, nie wiem, bo mi się w trakcie wyłączyła kamera. Dajcie mi znać, czy podobają Wam się takie zakupy. Oczywiście wszystko to, co Wam pokazałam, zobaczyliście też w takich przybitkach z moim ciałem. I co? No ostatnio w tym miesiącu trochę sporo piłam, ale ja w ogóle mam problem, powinnam iść do jakiegoś psychologa czy coś takiego. Ale jeszcze się powstrzymuję. Może kiedyś się z tego wyleczę sama. Napiszcie mi oczywiście koniecznie w komentarzach, co Wy kupiliście w ostatnim miesiącu. Czy macie coś takiego czadowego, z czego bardzo się cieszycie, tak jak na przykład ja z Hunterów. No i co? Zobaczymy się już, kiedy ten film ma być. Nie wiem. We wtorek. Zobaczymy się już w piątek. To pa!